teamie grupy Knockout Promotions rozmawiamy z Krzysztofem Włodarczykiem, mistrzem świata WBC w kategorii junior ciężkiej. 25 września na torwarze bronisz pasa w walce z Jasonem Robinsonem. Powiedz, już trochę się przyzwyczajasz do sparowania z leworęcznymi zawodnikami? Już sparujemy od 2 tygodni. Jest coraz lepiej. Wiadomo, że nigdy za bardzo nie miałem styczności. Troszeczkę więcej prawie trzeba uaktywnić i po prostu nie odpuszczać. Presja jest dobrze. Zadowolony jesteś ze sparingów, bo wiemy, że przyjechał już Amerykanin do ciebie, Joshua Harris. Dobry sparing partner? Bym powiedział dosyć silny, ale jakoś... zamieszałem się. Już dobry sparing partner, poluje mniej więcej, może nie aż tak samo jak mój przeciwnik 25, ale również bardzo aktywny. Próbuje boksować, próbuje wywrzeć jakby presję. Ja staram się jakby stłamsić to w zarodku i nie dać mu się rozbujać, tak? Więc jest dobrze. No, dojeżdża jeszcze, następnych dojeżdżają sparing partnerzy. Z tygodnia na tydzień będzie ich przybywać, więc zdaje mi się, że będę się rozkręcał. No wiadomo, no, jak się boksuje z mańkutami, trzeba troszeczkę więcej uaktywnić prawej ręki, balans na prawą i koko jumbo i do przodu. Ta walka z Robinsonem, mówi się o tym, że to jest trochę przetarcie przed ewentualnym turniejem Super Six, gdzie leworęcznymi zawodnikami jest i Lebiediew, i Hernandez, i Herelius. Tak to traktujecie? Właśnie Robinson po to został wybrany? Po części też, no wiadomo, nie, my nie mówimy, że on został wybrany i to będzie jedna ze słabszych walk. Na pewno nie ma takiej możliwości. No to na pewno będzie zawodnik, który dostaje swoją szansę życia. Na pewno będzie starał się ją wykorzystać i przygotować się w 1000%. Więc ja tak samo do tego podchodzę. Nie jest to żaden gorszy zawodnik. Jest to każdy zawodnik, który dostaje szansę o boksowanie o mistrzostwo świata. To zdaje mi się, to jest coś, kto boksuje i podchodzi do tego profesjonalnie. Każdy marzy o tym, tak? Mu się śni, więc została mu dana szansa. Na pewno będzie starał się ją wykorzystać, a ja jak najbardziej będę starał się nie dać mu tej szansy. Oglądasz już pomału jakieś walki Robinsona? Czymś ci zaimponował? No coś oglądaliśmy. No, jest ruchliwy z tego, co widzę. Dosyć dużo bije. Więc na pewno to będzie taki, może nie przeszkoda, ale nie będzie to bardzo wygodnie. Musimy sobie dać radę, no, nieważne jakby boksował, nieważne co by robił, jest to boks, no, wchodzimy na ring i tu już my decydujemy, co jak zrobimy, więc trener jest, jak można powiedzieć, od pomocy, od całego boksowania my jesteśmy, staramy się wygrać walkę tak dobrze, jak tylko potrafimy, więc będę to robił 25.